W protokole jest 18 zawodników u Państwa, tak? Tutaj, jeśli chodzi o górnik Zabrze, od 1 do 18. Jak wspominałem wcześniej, losowania będziemy dokonywali metodą krzyżową, dlatego też przedstawiciela drużyny gości, czyli Zabrza, proszę o wylosowanie dwóch numerków, nie pokazywanie, tylko przedstawienie, tak? Czyli to jest dwóch zawodników do kontroli antydopingowej i jeszcze dwóch w celu rezerwy, tak? Jeśli któremuś z zawodników coś by się wydarzyło, to losujemy kolejny. Tylko proszę powiedzieć jeszcze, który jest pierwszą to rezerwą, tak jak wylosowali. Pierwszy wybór, drugi wybór. Tak, ale rezerwa, to jest pierwsza, to jest druga, czy odwrotnie? O to chodzi. Pierwsza. To jest pierwsze. Ja to R1, R2. Okej, okay. I analogicznie. Jeszcze tylko napiszę, to było dla Jagiellonii, prawda? Biały stok. Tak, tak, tak. Napiszę, że to jest Jagiellonia. Dobrze, i jeszcze bym prosił panów o podpisanie się. Może być parawka, może być imię, nazwisko, może być. Na tych numerkach, właśnie. Na tych numerkach. Każdy z panów na każdym z numerków. Wystarczy parawka po prostu. Okej. Okay. I teraz tak, numerki wkładamy do kopert, Jagiellonia Białystok, dwóch zawodników do kontroli antydopingowej, czyli tutaj. Wkładamy w ten sposób. Kopertę zamykamy. Tak. Rezerwa numer 1 i rezerwa numer 2 ląduje w kopercie. Piwa nie mogło już być, nie? To? Nie? Piwa już nie mogło być. Chyba, żeby z alkoholu. Nie, też już. Przygotujemy protokoły, będziemy czekali na zawodników w tunelu. Podejdziemy bezpośrednio do zawodników, zawiadomimy ich o kontroli. Ich obowiązkiem jest przyjście bezpośrednio po zawiadomieniu tutaj dla nas do punktu kontroli, tak? Czyli zawiadamiamy ich, od razu ich przyprowadzamy tutaj. Tutaj czekają, wyjście pod prysznic jest niedozwolone, wyjście na chwilę, na nie wiem, na papierosy, cokolwiek jest absolutnie niedozwolone. No i co? I panów zapraszamy po zakończonym meczu. My tutaj jesteśmy naprawdę długo, ale po zakończonym meczu zapraszamy, żeby zweryfikować, czy określone numery są przyporządkowane do protokołu. Pana z Zabrze również i pana delegata również zapraszamy, żeby to sprawdzić. Podpiszemy wtedy protokół, wpiszemy nazwiska. Okay. I to będzie wszystko. To chyba tak, że wchodzą trener na jak pan schodzi z murawy, to by wyjść, bo takie wrażenie jest nie... W takiej sytuacji możemy to dopuścić, ale musimy mieć cały czas na oku danego zawodnika, tak? Czyli po zawiadomieniu cały czas obserwujemy tego zawodnika, więc musielibyśmy wejść do szatni. Pierwszy raz się spotykam z tego czasu, no dobrze. Taka jest procedura. Dziękujemy. Powodzenia życzymy. Dobrego meczu. Przede wszystkim najpierw kontrolę trzeba zaplanować, więc zastanawiamy się w agencji, który mecz będzie podlegał kontroli antydopingowej. Następnie przygotowuje się zespół kontrolny, briefuje się członków zespołu i już kontrolerzy wiedzą, co mają zrobić. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o piłkę nożną, przeprowadza się jednak badania podczas zawodów sportowych i głównie na podstawie losowania, czyli sami nawet kontrolerzy nie wiedzą, kogo będą badać. I też no to też daje takie poczucie transparentności i powiedziałbym równowagi pomiędzy jedną drużyną a drugą. Więc zazwyczaj pobierane są dwie próbki od zawodników jednej drużyny, dwie próbki od zawodników drugiej. Czasami może być to więcej, może być to trzy, natomiast z reguły są to dwie próbki. Następnie już po zakończonej kontroli antydopingowej próbki są odpowiednio zabezpieczane i transportowane do laboratorium akredytowanego przy Instytucie Sportu, gdzie podlegają dalszym analizom i mniej więcej po dwóch tygodniach już wiemy, czy zawodnik grał fair, czy jednak coś tam się zdarzyło, że stosował substancję zabronioną, czy świadomie, czy też nie, no trudno jeszcze na tym etapie rozstrzygać.